Agenci z Atlanty przejmują sprawę kokainy przemycanej w ciastach. Obie paczki wysłano z Wysp Dziewiczych i przechwycono w Miami. Zawierały około 2 kg kokainy ukrytej w cieście. Obłęd. Dziś wykonamy kontrolowaną dostawę. Jestem przekonany, że to adres docelowy, ale zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Do dzieła. Najlepiej, gdybyśmy po dostawie weszli do domu, przeszukali lokatorów i znaleźli więcej narkotyków lub dochód z ich sprzedaży. Chcemy ustalić sposób działania tej organizacji. To ten dom. Na górze widać otwarte okna i stoi przed nim auto. Na podjeździe stoi Mercedes. Zaraz wchodzimy, aby wszystko poszło zgodnie z planem. Właśnie podjeżdża. Otwiera drzwi i podchodzi od frontu. Przyjąłem. Nasz agent podchodzi do domu z przesyłką. Idzie z paczką numer jeden. Właśnie ją dostarcza. Nawiązał kontakt. Przekazał pierwszą paczkę. Odbiorca potwierdził swoją tożsamość. Druga paczka w drzwiach. Obie paczki dostarczone. Właśnie je wynosi. Drzwi frontowe otwarte. Wchodzimy. Wkłada oba pudełka do Mercedesa. Na pewno się przemieszczą. Wyszedł z domu, zapakował do auta i odjeżdża. Opuścił podjazd, szybko odjechał. Pojedziemy za nim i zobaczymy, co dalej. Szybki jest. Hrabstwo Cobb, Georgia. Agenci śledzą podejrzanego o przemyt kokainy. Skręca w Queens River Drive. Jedzie około 90 na godzinę. Jest z lewej, skręcę za nim. Nieźle ciśnie. Nie zatrzymał się na znaku stop, ale dogonimy go. Przyspiesza. Jedzie ze 100 na godzinę. Mógł coś zauważyć, albo to pirat drogowy. Zobaczymy, dokąd się tak śpieszy.